zostało dzisiaj tyle śniegu, że nie widać naszego samochodu już. Idziemy na Termy Chocholowskie. Tata, bier ten majdan i idziemy. Śnieg się topi. Stary, dokąd idziemy? Idziemy się nawpierdalać. Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Mamy kolejny piękny dzień, proszę Państwa. Spadło dzisiaj tyle śniegu, że nie widać naszego samochodu już. Ale my cieszymy się z tego bardzo, bardzo mocno. Właśnie się zbieramy i szukamy miejsca, gdzie napijemy się kawki i spadamy na termę, bo dzisiaj są czynne tylko do 15 i nie wiemy w sumie, czy się wyrobimy. Ale mamy nadzieję, że pójdziemy właśnie dzisiaj na basen, no bo jutro już wyjeżdżamy, więc chcielibyśmy tylko sobie właśnie jutro pożegnać góry, pójść coś zjeść i tak dalej i jedziemy do Gliwic, do Darka rodziny, więc chcielibyśmy dzisiaj iść na ten basen bardzo i mamy nadzieję, że nam się to uda. Idziemy na Termy Chocholowskie. Juhu! Spakowaliśmy Florka koła do pływania i jestem ciekawa, jak będzie mu się podobać, bo byliśmy raz tylko z nim na basenie i to było jak miał pół roczku, to jeszcze nie siedział. No i ciekawa jestem, jak będzie mu się podobać. Stary, szybciej, bo naprawdę nie ma czasu. Zjadaj szybko jabłuszko i jedziemy na basen. Jingle bells, jingle bells. Misio zrobił awanturę, ale finalnie na szczęście zasnął. Teraz akurat niestety jest pora jego drzemki i chcemy, żeby zdrzemnął się chociaż chwilę w samochodzie, zanim wyjdziemy na termy, bo jak już się obudzi niewyspany tam będzie, to nie będzie miał siły. Pijemy sobie kawusie teraz. Tak, jedziemy cały czas z górki, to są takie strome drogi, że jakby było oblodzone, no to jest kapa. To mamy, no znaczy, no może my byśmy sobie jeszcze poradzili, ale jakby ktoś jechał z napędem na jedną oś, no to mógłby mieć ciężko. Jeszcze teraz tu z górki, pod górkę byśmy podjechali, ale ktoś inny, wyobrażasz sobie? A tam też Audi jedzie, nie? Praktycznie tu cały czas trzeba było jechać na hamulcu, a ja na szczęście puszczam i wciskam i puszczam. Jakby się nam zagotował płyn hamulcowy, no to jesteśmy w dupie. To tak szybko może się zagotować? No pewnie, ile to trzeba? Popatrz, ile my jedziemy z górki już. Jesteśmy na miejscu. Termy Chocholowskie. Idziemy pływać! Ho, ho, ho. Tata, bier ten majdan i idziemy. Juhu! Śnieg się topi. Chyba na sankach dzisiaj nie pojeżdżę. Dawaj, Andrzej, idziemy. Mówiliśmy sobie ogromną pizzę. Dobrze, że Florek ma swoje jedzenie. Florian jest swój słoiczek. Myśleliśmy, że Misio się będzie bał w tym kole być, ale proszę, jest szczęśliwy. Tak wygląda nasz szczęśliwy syn, jakby ktoś myślał, że nie, no przecież widać, że nie jest, bo się nie śmieje, nie skacze z radości, ale nasz syn tak nie patuje tym szczęściem nigdy, tylko jego trzeba znać, żeby wiedzieć, kiedy jest szczęśliwy.
Misio, jesteś zmęczony bardzo. Ale Florian będzie zmęczony po tym basenie. Ale było fajnie. Mieliśmy 3-godzinny karnet, ale tam siedzieliśmy z 2 maksymalnie. No, 2 godziny to razem z przebieraniem się, no tak, z jedzeniem pizzy. A Misio zasnął, padł po prostu, był tak zmęczony. Misio już odpływał w trakcie kąpieli. Jakbym wiedziała, że tu tyle dają mięsa, to byśmy już dawno to przyszli. Cały śnieg się stopił, jest jedna wielka plupa. 10 stopni na plusie. Boże Narodzenie. Witajcie w kolejnym dniu, moi kochani, nasi kochani. Ale mam za takie zatkane, zaraz słyszę, jak mówię. Mamy już ostatni dzień w naszym ukochanym Zakopanem. Idziemy sobie teraz jeszcze pochodzić po Krupówkach, na pewno coś tam później zjemy. No jeszcze pospędzamy tu trochę czasu i będziemy się zbierać docelowo do Gliwic. Wracamy, jedziemy do Darka rodziny, ale staniemy jeszcze chyba w Krakowie na coś do jedzonka. Nieważne jak będziemy mieć poziom nasycenia, to i tak w Krakowie musimy chociaż na zapiekse jechać. Zapiekanka to jest nasz rytuał, jak za każdym razem jedziemy do Krakowa. To musi być albo kumpir, albo zapiek. Ja już jestem taka spuchnięta od tych węglowodanów, że nie chcę ich jeść, ale zawsze jak jesteśmy na wyjeździe, to nie potrafimy sobie odmówić tych głupot. Ale dzisiaj jak wstałam, to lewe oko, tego nie widać chyba w kamerze, ale miałam lewe oko spuchnięte, jakby mnie jakiś owad ugryzł, a drugie też było spuchnięte, ale troszkę, ale to lewe to naprawdę wyglądałam jak taka... Dzień dobry. Tu zostaniemy, co? Parkujemy, płacimy 1000 zł za parking. No zapłaciliśmy za parking jakieś 150 zł łącznie. Jak to? Dzień dobry, ponownie. Złotych, ponownie. Ponownie 30, proszę bardzo. I ponownie wesołych świąt. I ponownie dziękuję wzajemnie. Ale jak 150? Przecież my tu jesteśmy teraz... Czwarty raz jesteśmy na parkingu. 30 zł jeden parking, no. 120. 120 za sam to parking. To nie jest tak dużo, bo jak ja byłam w Zakopanem wtedy na Sylwestra, to 60 zł za godzinę się płaciło. Ale wydaje mi się, że... Może nie za godzinę, może, no może źle, za... Może źle to teraz... Może to, co ja powiem, to nie będzie prawdą, ale mam wrażenie, jakby górale się nauczyli, że nie ma co dziadować, chociaż... Nie wiem, no tak mi się wydaje, bo zobacz, oscypki, 2,50 oscypki, a w mieście, ostatnio jak byliśmy 3 złote. Ostatnio, nie? No. A teraz na przykład w Krakowie to też są droższe oscypki, ale w Radomsku na przykład... No ale to myślę, drogie. Że to jest normalne, że gdzieś indziej są droższe niż tutaj, nie? Dlaczego? No bo czyli tutaj robią i jest... Skrowy oscypka to możesz zrobić wszędzie. Ale weź też pod uwagę, że ty mówisz ceny, że na Radomsku to są drogie, bo tam za 10 zł na przykład, nie? Ale on był pieczony tam z żurawiną, no to tutaj też masz za tyle. Pieczony z żurawiną był za 14 i to jeszcze zimnego dostaliśmy, pamiętasz? Nie kupiliśmy go, ja pamiętam, że nie kupiliśmy chyba jednego. Właśnie najgorsze jest to, że... W Radomsku na pewno nie. Ja powiedziałam, a dobra, to nie bierzemy, bo jak usłyszałam, że 14 zł za oscypek, to mówię nie... I jeszcze zimny oscypek. A, no, bo on je dopiero położył na grilla, nie? No to mógłby powiedzieć, słuchajcie, jest ale zimne, no. Na przykład, nie? I sprzedać taniej albo coś, a... Hamuwa, no. Hamuwa. A to jeszcze było na Wszystkich Świętych, gdzie tam oczywiście te odpust rozkładają. Stary, dokąd idziemy? Idziemy się napierdalać. Like the boss.
masz pięknego pysia. Naprawdę zajebiste. Weź taką, żeby Florian pojadł. Widzisz, mówiłam, że nie będzie chciał. Nie wiadomo, czy on to będzie chciał jeść, a ty już to całe rozbełtałeś. A co ma nie chcieć jeść? On ma biały ten, nie kapnie mu czasem na to. Wracamy do domku. Darek musiał jeszcze zrobić zdjęcie górą. Jesteśmy gdzieś za Nowym Targiem już. Także, moi drodzy, jedziemy na święta dalej do rodzinki. Yeah. Kawka kolejna wjeżdża. Mały się drze, pruje. 4 godziny drogi przed nami. Ale jeszcze stajemy w Krakowie, czy już nie? Tak. O, nie chce mi się już. Ja już bym nie stawała w tym Krakowie. Oj. No to odbijemy, zobaczymy, jak będziemy głodni, no to się zatrzymamy, a jeśli nie, no to... To nie. Tak.